Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z koła Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzień dobry. Dzień dobry i już czekam na tego grilla, pani redaktor. Jaki tam grill? Jest porozumienie, a właściwie jak mówią kontrolerzy lotów, rozejm pomiędzy nimi a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Jak pani z lewicową wrażliwością patrzyła na ten spór, w którym chodziło nie tylko, ale także o dla przeciętnego człowieka niewyobrażalne zarobki? Tak, i to kwestia chyba tego, że to jest bardzo elitarna grupa kontrolerzy, przyćmiła istotę sporu. Dlatego proszę pamiętać, było bardzo dużo dezinformacji w mediach, że to nie był strajk. To była taka sytuacja, że pracodawca postanowił zmienić warunki pracy i płacy swoim pracownikom, czyli kontrolerom, czyli obniżyć im te warunki. Zgodnie z kodeksem pracy... Ale to chyba w czasie pandemii. Nie, teraz. Nastąpiła. Teraz, nie, ale teraz było to wypowiedzenia zmieniające umowy o pracę. No i pracownik zgodnie z kodeksem pracy może wtedy albo przyjąć te nowe warunki, które są dla niego niekorzystne, albo odejść z pracy. Czyli z okresem upływu tego wypowiedzenia warunków pracy i płacy umowa o pracę się rozwiązuje. No i oni powiedzieli, że oni odejdą z pracy. I zaczął się problem. Dlatego ja bym to oceniała z punktu widzenia też takiej odpowiedzialności pracodawcy, bo jeżeli pracodawca daje takie warunki, no to musi się liczyć z tym, że ten pracownik tych warunków nie przyjmie. No i pytanie jest moje, czy liczył się, czy się nie liczył? Tak, ale ja pytam o coś innego właśnie, że to jednak zróżnicowanie zarobków w Polsce jest to tak prawda, duże. Ale to na całym świecie tak jest. Więc jak ludzie o tym słuchają, no rozumiem, to po prostu coś, ale tak coś jak się mówię, to przykrywa ten faktyczny problem. Poza tym jest jedna kwestia. No, na całym świecie kontrolerzy lotów to jest bardzo elitarna grupa, ale dlaczego? Dlatego, że ci ludzie w ciągu każdej godziny swojej pracy odpowiadają za życie tysiąca ludzi, którzy nie tylko lądują i startują, ale też przelatują nad tym danym krajem. W Stanach Zjednoczonych była taka kiedyś bardzo duży protest kontrolerów lotu. No i faktycznie, oczywiście ta grupa zarabia bardzo dużo. Ja nigdy nie odważę się powiedzieć, że za dużo, bo ja nigdy takiej pracy bym nie chciała wykonywać z taką odpowiedzialnością. To są ludzie, oni mają bardzo duże problemy po kilku latach pracy. Czasami muszą iść na urlop zdrowotny, ponieważ psychiczne obciążenie jest ogromne. Czyli nieodpowiedzialność pracodawcy. Ludzie lewicy dopuszczają takie sytuacje, w których... Tak. No równość nie może być jednak. No równość to nie znaczy, to było kiedyś w tym słusznie minionym ustroju mówiono, że wszyscy mamy jednakowe żołądki. No niby tak, ale jednak są takie zawody. Ale nie wszyscy mamy jednakowe umysły. No nie wszyscy mamy jednakowe umysły i nie wszyscy mamy jednakową odpowiedzialność za to, co wykonujemy, za pracę, jaką wykonujemy. Dobrze. Płaca powinna być adekwatna do poziomu odpowiedzialności i do stopnia specjalizacji pracy, którą się wykonuje. No i do wykształcenia i tych wszystkich. Jak już tak zaczęliśmy od pracy, płacy, czy PPS jakoś będzie czcić święto 1 maja? Ależ oczywiście. PPS będzie czcił święto 1 maja w bardzo historycznym miejscu przy kamieniu na Placu Grzybowskim o godzinie 10. Wcześniej będziemy składać wieńce pod pomnikiem Daszyńskiego i będziemy również na stokach Cytadeli. Pochodu nie będzie. Pochodu nie będzie. Ale czcić 1 maja można w różny sposób. Pytałam o to, bo właściwie to jest takie PPS-owskie święto przed wojną. Było PPS-owskie, prawda? Święto. Wcale tak. Nie PZPR-owskie. Ale nie oczywiście na pochód, który organizuje Lewica, wszyscy mogą przyjść. Ale my chcieliśmy zaznaczyć, że jednak PPS będzie miał swoje obchody w tych historycznych swoich miejscach. Zresztą proszę pamiętać, że PPS w tym roku ma 130-lecie powstania. Dlaczego Senat chce zablokować fuzję Orlenu i Lotosu? Przyjęli państwo nowelizację ustawy, która by mogła do tego doprowadzić? Z prostej przyczyny. Dla naszego zachowania, naszego interesu narodowego, to jest naprawdę interes narodowy, nie oddawania Lotosu spółce, która jest powiązana z Gazpromem i Sputnikiem. Nie jest powiązana. Jest powiązana. Od 2011 roku nie jest powiązana. Pani redaktor, były minister gospodarki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, pan Woźniak, w wywiadzie, który udzielił, wytłumaczył bardzo dokładnie,
powiązania z Gazpromem i tłumaczył, dlaczego dla Polski ta fuzja jest niekorzystna. Ale teraz to tłumaczył? Tak, teraz. Czyli to są jakieś kilka tygodni temu. To muszą być powiązania, które nie wynikają z akcjonariatu i nie są oficjalne. Tak, no zresztą jak się spojrzy na listę akcjonariuszy MOL-a, to tam faktycznie jest inny akcjonariat, inni akcjonariusze. Poza tym jest kwestia taka, no proszę zobaczyć, co robi pan Orban. W tym momencie on jest jawnie przeciwko całej polityce Unii Europejskiej w stosunku do wojny na Ukrainie, w stosunku do Putina. On się faktycznie pozycjonuje po stronie Putina. Przecież jawnie zapowiedział, że nie będzie tej solidarności utrzymywał Unii Europejskiej w kwestii gazu. On będzie płacił w rublach. Znaczy nie tylko czyli niestety. Nie tyle powiązanie z Gazpromem, co w ogóle nie ale jest też w polskim interesie utrzymywanie jakichś relacji z Węgrami. O to z Węgrami bardziej również, ale tak jak mówię. Bo jeśli chodzi o ten Gazprom, to ja naprawdę mam wątpliwości, Rosja bo prowadzi specjalnie swoją, na ten Rosja temat prowadzi swoją politykę zagraniczną poprzez surowce. I Rosja, Gazprom jest powiązany z MOL-em, czy MOL jest powiązany z Gazpromem i to jest transakcja wysoce niekorzystna, zresztą wystarczyło jeszcze, jeżeli ja mogę powiedzieć, to nie jest tylko moja strona w sensie opozycyjnej, dlatego że jak posłuchalibyśmy pana senatora Jana Marię Jackowskiego, który wyrażał bardzo wiele wątpliwości. On do niedawna był senatorem Prawa i Sprawiedliwości. Ale on mówi, że jest trochę opozycyjny. Nie, no ale on mówi prawdę. On nie zmienił poglądów. Pani redaktor, on absolutnie, przecież znam go, widzę, obserwuję jego wypowiedzi. No dobrze, ale państwo się opierają, jeśli chodzi o tego MOL-a, tylko na wypowiedzi pana byłego ministra Woźniaka. My od początku uważaliśmy, że ten kontrakt jest niekorzystny dla Polski, że my nie powinniśmy w sytuacji, kiedy Węgry dzisiaj stają po stronie Rosji, w ogóle z Węgrami zawierać tego typu kontrakty. Mało tego, no poprzez, to są powiązania MOL-Łukoil, ja sobie, no nie wyobrażam sobie, ja w Łukoilu nie tankuję. I po 2014 roku uważam, że to jest patriotyczne nie tankować na Łukoilu. Tak jak przestałam niestety... Też nie tankuję na Łukoilu. Przestałam niestety kupować w Auchan również z tych samych powodów. Ja również, ale to i zostawmy to. I dlatego nie powinniśmy się wiązać z tego typu firmą, która dzisiaj ma powiązania z firmami rosyjskimi i realizuje interesy Władimira Putina w Europie. Ja poproszę kolegów od ekonomii, żeby to wszystko sprawdzili, dlatego że to było, że w 2009 roku właściwie partner austriacki spowodował to, że Surneftgaz stał się udziałowcem MOL-a, a Węgrzy nie dopuszczali. Wcześniej to był rząd pana, który ma bardzo trudne nazwisko i dlatego zapomniałam, ja też. Ale był to rząd lewicowy i rząd lewicowy nie dopuszczał tam przez ten okres, kiedy jeszcze by rządził, nie dopuszczał do tego, że w akcjonariacie, żeby jakiś głos miał właśnie przedstawiciel tego rosyjskiego partnera. No ale na Węgrzech w ciągu ostatnich lat trochę się zmieniło. Ale nawet samo dużo. Robił Orban. To ale samo teraz, robił Orban. Ale dzisiaj i doprowadzono do zbycia tych akcji w 2011 roku. Ale dzisiaj Orban wyraźnie zmienił kurs i Orban zresztą na tej fali wygrał wybory, bo on wmawiał Węgrom, mówił Węgrom, że on nie będzie się od Rosji odwracał. Mało tego, no tak, on nazwał Zełenskiego, przeciwnikiem swoim. No więc no, o czym my mówimy? My nie możemy się wiązać z tego typu krajami. To też jest element, dobrze, powinien być element naszej polityki zagranicznej, ale też gospodarczej. Pani marszałek, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówi, że płacenie za rosyjski gaz rublami to jest naruszanie sankcji wobec Rosji. Czy pani się z tym zgadza i czy pani jest w stanie wybaczyć taką postawę, którą no przyjmują niektóre państwa europejskie? Zgadzam się z tym, co mówi pani Ursula von der Leyen. Też tak uważam i konsekwencją tego, że Polska stanęła w tej grupie państw, które odmówiły płacić za gaz w rublach, jest zakręcenie kurka 27 kwietnia przez Gazprom. O tym pamiętajmy. Czyli tak uważam, że musimy być jednością i musimy
ponieść koszty, niestety to jest bardzo trudne do powiedzenia i to jest też bardzo trudne do przełknięcia dla naszych obywateli, ale to jest wojna, my musimy ponieść koszt tej wojny. Jaka jest cena? Cena to jest pokój i cena to jest utrzymanie pokoju na naszych ziemiach. Ja byłam w Buczy, ja widziałam, jakie są konsekwencje wojny i po tym, co zobaczyłam w Buczy, wiem jedno, nie jestem w stanie wybaczyć wyłamania się z tego, to komu z tej by jedności. Pani, komu by pani zaleciła, jeśli tak można powiedzieć, wyjazd do Buczy z tych przywódców europejskich, którzy... Austriakom, tak? Też Niemcom. Też Niemcom, chociaż ta polityka Niemiec, jak pani zauważyła, się zmienia. Pod wpływem społeczeństwa głównie. Pod wpływem społeczeństwa i opozycji mediów. Dlatego, że kiedy człowiek zobaczy ogrom zniszczeń, ja zobaczyłam zniszczone miasta rakietami, zniszczone budynki, które jeszcze 3 lata temu były oddane do użytku. Zobaczyłam zrujnowane drogi, zrujnowane mosty i zobaczyłam ofiary, które były wydobywane z masowego grobu. I to były te ofiary, które były zastrzelone strzałem w tył głowy. To były te ofiary, które były gwałcone, które były mordowane. Jeżeli człowiek to raz w życiu zobaczy, to tego już nigdy nie zapomni. Mnie się to śni po nocach. Ja nie wiem, czy kiedy jakby zejdzie ze mnie to napięcie, które jest cały czas i każdego, kto ma jakiekolwiek wątpliwości, przywódcę państwa, ja bym tam wysłała. Zresztą o to zabiega Ukraina i dlatego przewodniczący Wierchownej Rady Ukrainy nas zaprosił. Pojechaliśmy przedstawiciele Senatu Polski, przedstawiciele Senatu Czech, ale zapraszają wszystkich innych. Zresztą marszałek Grodzki i pan przewodniczący Wystryczyl po tej podróży wystosowali list do wszystkich przewodniczących parlamentów w Europie, aby pojechali, zobaczyli i wzmocnili tą jedność przeciwko Rosji. Bo ja myślę, że to nie jest to samo, ale niektórzy politycy bardzo krytykują akcję billboardową polską, która ma obudzić sumienia Ukrainy. No bo ja mam, jak również krytykuję tę akcję, dlatego że uważam... Ale właśnie dlaczego, jeżeli ona... No bo ja nie chcę, żeby na mój kraj... korespondentów wynika, że ona cieszy się zainteresowaniem i robi wrażenie. Zainteresowanie tak, ale ja uważam, że te pieniądze, które na te billboardy zostały wydane, powinno się wydać na pomoc uchodźcom, a my mamy już informacje z różnych części kraju, że w tych magazynach, których są rzeczy dla uchodźców, nie ma po prostu towaru. I te pieniądze można byłoby... Unii dla oczywiście, uchodźców, ale już nie możemy. Bardzo dziękuję. Bardzo mi przykro, bo moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać o tym. No, jeszcze tematów mnóstwo. Tematów jest bardzo. Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, koło Polskiej Partii Socjalistycznej. I nie było grilla, widzi pani? Nie było. Nie było. Dziękuję bardzo. Życzę państwu grilla na majówkę, żeby była taka pogoda, żeby zachęcała do grilla. Do widzenia. Ogłoszenie społeczne.